Witam ponownie. Przychodzę z takimi naprawdę pierwszymi wrażeniami. Ja chyba styczności z tymi zapachami wcześniej nie miałam. Są to dwa z trzech nowych zapachów, jeżeli chodzi o markę Himajomo. Marka Himajomo, nie wiem, czy gdzieś jeszcze poza Mustang Bar jest dostępna w Polsce, natomiast ja kojarzę ją generalnie z Mustang Bar. Poznałam ją, widziałam ją też stacjonarnie w Mustang Bar we Wrocławiu. Teraz chodzi o te dwa z trzech nowych zapachów, czaj oraz paszm z 2023 roku, bo w 2022 zostały wydane cztery pory roku, o których już opowiadałam. Dosyć gorzka wiosna. Lato już mi troszeczkę umknęło. Jesień troszeczkę szła w stronę zbożowego Serge Lutens. W końcu sprawdziłam, że tak powinno być typowo, bo tych wersji na wymowę, oczywiście Serge wiadomo, ale nazwiska to jest tysiące, więc oczywiście jest to już posprawdzane w dobrych materiałach i to jest Lutens. A zima mi już też niestety umknęła. Czaj i paszm, żadnego z nich nie chciałabym mieć w postaci flakonu. W sensie nie byłoby mi to potrzebne, natomiast są to dobre zapachy, szlachetne. Przede wszystkim w czaj problem jest taki, że to idzie mocno w sandałowiec. Jest na przykład trochę korzenności, jakieś tam kardamony, nie kardamony. Idzie to mocno w sandałowiec. Jeszcze teraz spauzuję. Teraz faktycznie jest taki troszeczkę laktonowy sandałowiec z kardamonem. Jeśli chodzi o paszm, jest troszeczkę irysowości, troszeczkę ambretty, takiej właśnie kaszmirowości. Natomiast znowu wskazałabym lepsze propozycje, jeżeli chodzi o irys i tak dalej. Coś tam też jest takiego, co przełamuje tę taką trochę kosmetyczność, trochę cielesność, trochę piżmowość, trochę kaszmirowość, irysowość. To jest takie właśnie bardzo dosyć osadzające się, gładkie. To nie ma mocnej surowości i mocnej wyrazistości.